Litwa, Łotwa i Białoruś proklamowały niepodległość, Niemcy wygrali na mundialu we Włoszech, a także rozpoczęła się pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. To wydarzyło się równo 20 lat temu. Michał Wójcik, dzień dobry, na 20 urodziny Radia Z odwiedził nas. Witam serdecznie. Teraz nasze studio zmieni kolor na niebieski. Niebieskie studio, program prowadzony przez Michała Wójcika. Posłuchajmy. Niebieskie studio Radia Z. To był rok, który? W którym roku zaczynałeś? Zaczynałem pracę w październiku 92 roku, ale od razu zacząłem jeździć po kraju, bo byłem korespondentem krajowym. Jeszcze nie było komórek i po prostu jeździłem. Znaczy dwa lata spędzone w pociągach, to pamiętam. Pociągi, autostop. Nie było komórek, internet w powijakach. W ogóle nie było internetu, z tego co pamiętam. Nie, no to w ogóle technologia kamienia łupanego. Tak, ale to było cudowne. Michał Wójcik, twój pierwszy raz przed mikrofonem, pamiętasz ten moment? Pamiętam, że pojechałem do Łodzi, to jeden z pierwszych moich wyjazdów, nawet może pierwszy, i relacjonowałem mszę za generała Franco, ale fenomen tego polegał na tym, że można sobie coś tam powiedzieć do radia, tylko wtedy trzeba było najpierw zeskanować okolice, zanim się tam doszło do jakiegoś miejsca, gdzie się coś działo, i sprawdzić, gdzie jest telefon. Taka budka za 2 złote. I no i mieć te drobne 2 złotówki, no bo się, jak się zbliżał dziennik, jeżeli to było wejście na żywo, to trzeba rozepchać te staruszki, które tam czekały do tego telefonu, przeprosić, ale że to radio, no to w ogóle to była taka przepustka. Rzucało się te 2 złote i się tam nadawało minutówkę, która trwała na przykład 2 minuty albo 3 minuty, taka relacja. Trzeba się było spieszyć, bo czasami te telefony za 2 złote, no to pozwalały na rozmowę, nie wiem, na 1,5-minutową, trzeba było tak zasuwać. I to było pierwszy materiał, pamiętam. No a później to już mi się zlewa, bo tego było tak strasznie dużo. Pamiętam taki absurdalny wyjazd do Świnoujścia na strajk śledziowy. Ci nasi rybacy łowili tam od koło brzegu do Świnoujścia, później rozsypali te śledzie. Wyszedłem z pociągu, po kolana wpadłem w śmierdzącą taką górę śledzi. Przywitał cię zapach śledzia. Ale totalny, znaczy ten, kto wie, jak śmierdzą ryby, góra ryb, to wie. Nadałem korespondencję, po czym świetnie, bardzo fajny strajk, ale słuchaj, leć do Oświęcimia, bo tam przyjeżdża prezydent Izraela. A ja w tych śmierdzących tych ciuchach, no ani się umyć, ani nic, do pociągu, autostopem, i jakoś tam po 20 kilku godzinach przez te pola jeszcze biegłem, żeby złapać, i śmierdziałem tak, że ochroniarze prezydenta Izraela mnie nie zatrzymali, bo nie wiedzieli, co to za duch w takiej skórze, pamiętam. No niesamowite przeżycie, ale zdążyłem. Radiowe przygody, momenty niezapomniane przed mikrofonem, wspomina Michał Wójcik. A pamiętasz to pierwsze spotkanie z Andrzejem Wojciechowskim? Bo zdaje się, że byłeś jednym z jego ostatnich uczniów. Tak, pamiętam tych kilka spotkań. On odsiewał i zostaliśmy z Markiem Wiechnowskim, który pracuje chyba teraz w telewizji. No ja się strasznie bałem, mi się tak trząsł głos. Taki miałem taki nerwowy, i on tak wiedział, że tak się zaczyna, tak uspokój. No i uczył nas. To musiało być bardzo ciężkie, bo ja pamiętam, że dla mnie to dziennikarstwo polegało, że emocje, tam co tam informacje. Najważniejsze, że to emocje, pokazać te nerwy tych ludzi, gdzie się jeździło, akcję jakąś. I naprawdę sama informacja mnie nie interesowała, mnie interesował koloryt. No i on to właśnie tak odsuwał, mniej przymiotników, więcej rzeczowników i czasowników. Francis Fukuyama ogłosił swego czasu koniec historii. Ty jako absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego żyjesz historią. Historia się nie skończyła, jak wiemy. Gdybyś miał umiejscowić Radio Z w tej nowej historii Polski, który to był moment? Jaki to był moment? Ten rok 90. To jest początek Polski, znaczy to jest początek epoki, i to było fantastyczne, że to radio powstało wtedy, kiedy można było na bieżąco relacjonować zmianę Polski. Ja to świetnie obserwowałem, no właśnie jeżdżąc po kraju, widząc ludzi, którzy zostali wrzuceni w nową sytuację, te strajki, to była taka masa, upadające przedsiębiorstwa. Ludzie kompletnie nie rozumieli tego, w jakim momencie się znaleźli. No i to jest, no paradoksalnie dla dziennikarzy, największa gratka właśnie być w momencie przełomowych zmian. No i wtedy tak właśnie było. Czego byś sobie życzył od radia w ogóle i od Radia Z, i czego byś życzył Radiu Z na nowe 20 lat? To pamiętam, to chyba nawet Wojciechowski nam powiedział, no najlepiej dziennikarze żyją z tego, żeby się coś działo. No jak się coś dzieje, no to my mamy z czego żyć, mówiąc brutalnie, no więc życzę, żeby się dużo działo, ale żeby to nie były, bad takie, news is good news, tylko... No właśnie, żeby to nie były takie newsy jak ten ostatni. Michał Wójcik, w urodziny Radia Z. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
wanna be a billionaire so freaking bad. Znana z serialu Rancho aktorka Marta Lipińska. Ona także pisała historię Radia Z, prowadziła rozmowy rolowane razem z Rafałem Bryndalem. Pani Marta wspomina studio Radia Z na ulicy Pięknej w Warszawie. Bardzo lubiłam nasze spotkania na ulicy Pięknej w starej siedzibie Radia Z. Tam jakoś to wszystko było jak w takim jednym kotle się odbywało. A to się mijałam z Moniką Olejnik, która przygotowywała swoje kolejne programy. A to się mijałam z innymi dziennikarzami. Widziałam, jak to się wszystko przygotowuje, jak wszyscy pracują, jak właściwie nawet nie wiem, czy były tam szklane szyby między jednymi stanowiskami a drugimi. I jakaś taka była wspólnota tej pracy, tego przygotowywania programu radiowego. A jak wyglądała praca z Rafałem Bryndalem przy rozmowach rolowanych? To wspaniały pomysł Rafała Bryndala, którego pozdrawiam serdecznie i ja myślę, że dzięki jego inwencji, jego poczuciu humoru ja tak dobrze wspominam tę współpracę. Zresztą i pana Rafała, który miksował nas genialnie z jakimś niebywałym wyczuciem i temperamentem. Po prostu to było troszkę prześmiewanie tych wszystkich takich serio politycznych spraw, które się poprzedniego dnia toczyły, czy poprzednich dni i dawało taki wspaniały luz człowiekowi na spojrzenie na to wszystko, co nas na serio irytuje albo cieszy. Bardzo łatwo było niektórych polityków obśmiać lekko, bo się zresztą sami narażali na to przez to, że czasem mówili takie dziwne rzeczy, a odpowiednio pocięte to w ogóle bardzo, bardzo grały. Nam nawet opowiadali, że byli tacy, którzy jakoś ominęło ich to w słuchaniu, przy goleniu porannym i przysyłali na przykład swoich kierowców do radia z prośbą, czy mogą sobie pożyczyć taśmę, bo słyszeli, że wczoraj było bardzo śmieszne nagranie rozmów rolowanych. I oczywiście dostawali takie taśmy. Marta Lipińska, głos znany z rozmów rolowanych sprzed wielu lat. Dzisiaj 20. urodziny Radia Z. Świętujcie z nami. Zapraszam na www.radioz.pl. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. To mówiłem ja, Andrzej Piaseczny. Chciałbym powiedzieć, że jestem równolatkiem Radia Z, ale to niestety nieprawda. Za to w tym jakże uroczystym dniu chciałbym życzyć samemu Radiu Z, 20-letniemu Radiu Z, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i oczywiście jego słuchaczom, wiernym 20-letnim słuchaczom, tego, żeby pozostali wierni jeszcze następne 20 lat. I kolejne 20 lat, i jeszcze następne 20 lat. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Andrzej Piaseczny, Radio Z. Czujesz i wiesz. Radio Z. Czujesz i wiesz. Są takie zdania, które zmieniły świat, a wśród nich zdanie jakże nam bliskie. Zdanie? Ton nadaje. No widzisz, Tomek, no. No co? Ten mikrofon. No słychać cię. Tak? No. Naprawdę na antenie jestem już? Ton nadaje Jarosław Kuźniar. Ton nadaje Radio Z. A takie inne zdania, które przez ostatnie 20 lat zmieniły świat według ciebie? Inne zdanie, które zmieniły świat? Nie. Na przykład... Ale zdanie nie zmienia świata. Nie, nie ma nic takiego specjalnie. Ale mamy taki nowy program. Jaki? 100 zdań, które zmieniły świat. A to przecież Turowskiego. No to za chwilę posłuchamy. Okej. Okay. Zapraszamy? Radio Z. 100 zdań, które zmieniły świat. Prezentuje Rafał Turowski. Witajcie. Można nadawać sens życiu, można nadawać się albo się nie nadawać, można także nadawać w eter. Nadawać tony. Ton z kolei to jest dźwięk prosty, mający sinusoidalny przebieg o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie. Każdy dźwięk składa się z tonów. Tony z kolei dzielimy na basy, tony średnie i soprany. Nadawać ton przenośnie zaś, to znaczy mieć w jakiejś zbiorowości decydujący głos, sprawiać, żeby coś nabierało określonego, pożądanego charakteru. No i jeśli coś nadaje ton, no to mamy z tyłu głowy, że to Radio Z. Radio Z i już. Upalne granie bez cienia mówienia. Słucham tylko mamy i Radia Z. Siła muzyki. Te wszystkie zdania przez 20 lat determinowały naszą pracę dla Was tak, żeby wszystko co najważniejsze, ale i najprzyjemniejsze kojarzyło Wam się z Radiem Z.
z najszybszą informacją, informacją gwarantowaną i muzyką waszego życia. Słuchacie Radia Z. A zdanie na dziś, które zmienia nas we właśnie rozpoczętym 21 roku życia, brzmi: czujesz i wiesz. Dzięki i do jutra. Dzisiaj super urodzinowy wtorek w Radiu Z, super nagrodami dla słuchaczy. Mamy dla was telewizor LCD, powiem więcej. Mamy dla was 40 tysięcy w gotówce i powiem więcej. Mamy dla was Citroena C5 wartego ponad 100 tysięcy złotych i powiem więcej, więcej nie mam. No ale kto ma ochotę na jedną z tych nagród, niech zagra. To jest super szczęście. To jest nie do uwierzenia dla mnie. Po prostu jest nie do uwierzenia, bo jeszcze w życiu nic nie wygrałam. Super szczęście czeka w super wtorek, urodzinowy wtorek w Radiu Z. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7247 w treści Radio Z. 7247. Super urodzinowy wtorek z fajnymi nagrodami czeka. Zdarzenie, zderzenie, potrącenie, dochodzenie. Utrudnienie, zwolnienie, zumienie, usprawiedliwienie. Korzenie, marzenie, pragnienie, zaćmienie. Upoważnienie, wyróżnienie, olśnienie, ciśnienie. Trzęsienie, przedawnienie, ustalenie, wyjaśnienie. Tematy te ma Z. Potrzebujesz tematu? Radio Z. Czujesz i wiesz. The wind of change. Radio Z. Zmienia się. Codziennie poczujesz i dowiesz się jak. Zapraszam, Tomasz Kacprzyk. Radio Z. Czujesz i wiesz. 20. urodziny Radia Z. Zbliża się pierwsza. No jakby to było wczoraj, kiedy Jarek Kuźniar siedział na tym fotelu i prowadził wiadomości Radia Z, czyli wspomnienia masz, chłopie, świeże jeszcze. Kochany, muszę cię poprosić o powtórkę pytania, wiesz, bo ono było tak trudne, że ja nie ogarniam. Jeszcze raz. No mówię, że jakby to było wczoraj, kiedy tutaj jeszcze siedziałeś, wymyślałem dla ciebie puenty, żebyś fajnie jakoś kończył te wiadomości, pamiętasz? Are you talking to me? Zawsze było tak, że umawialiśmy się z Jarkiem Kuźniarem, jak zakończymy wiadomości, i ja mówię, no to spętujesz mój żart, ja opowiadałem żart, a Jarek mówił dwa słowa. Tak, i to bardzo było ZZP, żenujący żart prowadzącego. Albo ewentualnie trzy słowa. Prawie to samo. Z Izą Szumielewicz prowadziliście razem popołudniową edycję. On nie wypatruje na to takie prywatne rzeczy. Popołudniowe wiadomości Radia Z, tak, przez... Nie mów wszystkiego. Jak długo Jarek, żeśmy... Razem. Jak długo żeśmy się wyczyli? Zaczęliśmy, słuchajcie, we wrześniu 2001 roku i w 11 dniu naszej wspólnej pracy zdarzyło się WTC, więc to był chrzest bojowy dla naszego duetu, tak. No to co, gotowi na wiadomości? Nie wiem, bo takie coś tu mam. Gdzie mam to przyłożyć? A to moja pastylka, oddawaj. Aha. Wszyscy chorzy w tym radiu. No, ale zobacz, każdy ma tutaj swój głos. Założyłem. W pastylce. No dobrze, to odliczamy. Ja w gardle na razie. 3, 2, 1. Jeszcze Piasek zaśpiewa i potem już... Koniecznie. I potem już wiadomości. Dla Piaska wszystko. Informacja Radia Z. Dziennikarz motoryzacyjny Maciej Ziętarski ma zarzuty. A od wypadku, w którym zginął jego kolega, minęło 30 miesięcy. Za oknami ładnie już było, przed nami chłód, deszcz. Jesień idzie, nie ma na to rady. Radio Z ma 20 lat. Za chwilę wspomnienia Moniki Olejnik i życzenia słuchaczy. Pierwsza. Wiadomości Iza Szumielewicz, Radio Z i Radosław Kuźniar, TVN24. Zaczynamy informacją Radia Z. Są prokuratorskie zarzuty dla Macieja Ziętarskiego, znanego dziennikarza motoryzacyjnego, za wypadek w Ferrari w Warszawie sprzed 2,5 roku. Zginął wtedy jadący jako pasażer dziennikarz Super Expressu. Po długim leczeniu i rehabilitacji lekarze wreszcie pozwolili na przesłuchanie Ziętarskiego. W warszawskiej prokuraturze okręgowej jest reporter Radia Z Mariusz Gierszewski. Mariusz, jaki zarzut usłyszał Ziętarski? Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby. Jak już mówiliście, w rozbitym Ferrari zmarł dziennikarz Super Expressu. Rzecznik prokuratury Monika Lewandowska tłumaczy. W dniu dzisiejszym, jak powiedziałam, został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Wyjaśnił, że nie przypomina sobie w ogóle okoliczności wypadku, nie pamięta w ogóle tego dnia. W pozostałym zakresie odmówił składania wyjaśnień.
ale prokuratorzy stwierdzili, że Ziętarski przekroczył dozwoloną prędkość, jechał około 150 km na godzinę. Tymczasem dozwolona prędkość na tym odcinku ulicy Puławskiej to 50 km. Dziennikarz nie dostosował się też do znaku ostrzegawczego nierówna droga, który tam właśnie stoi. Grozi mu od 6 miesięcy 8 lat więzienia. Warszawa, Mariusz Gierszewski, Radio Z. Będzie chłodno i będzie padać. Temperatura najwyżej 10, no może 13 stopni w bonusie. To najnowsze zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Anna Józefowicz w studiu z najnowszymi prognozami czy w rynku. Czy to jest strój jesienny, Ania? Tak, specjalny szalik jesienny, jest różowy. Szalik jest. Co prawda krótki rękaw mu towarzyszy. Ania, czy ten zapowiadany deszcz sprawi, że znowu będą podtopienie i powodzie? No miejmy nadzieję, że nie, ale na rzekach, które spływają z Sudetów, lekko nie będzie. Tam pada dość intensywnie od paru dni. No i jeszcze popada niestety i dziś, i jutro. Także jak mówi Marianna Sasim z IMGW, w tych górskich, nawet małych potokach, taki deszcz powoduje, że bardzo szybko rośnie poziom wody. Przy zapowiedziach podwyżki podatków w Polsce w przyszłym roku oraz wzrostu innych ciężarów, braku perspektyw dla osób, które kończą studia w Polsce, bez wątpienia fala emigracji wzrośnie. No to niestety nie była pani Marianna Sasim, no ale ja skończę z tą pogodą, dlatego w tych regionach podgórskich może jednak dojść do podtopień. No i ta spływająca z gór duża woda pojawi się między innymi na Dolnym Śląsku, także kalosze na szczęście wciąż modne, na pewno się teraz wszystkim przydadzą. Anusia, ale ta emigracja dopiero od maja przyszłego roku, prawda? Owszem, tak. Pan Sadowski tak właśnie wczoraj mi opowiadał o tym i dzisiaj też, jak się okazało. A jak był ubrany? Powtórzył. Nie wiem, nie widziałam, rozmawiałam przez telefon. Na pewno jesiennie. Anna Józefowicz to była. Dziękujemy. SLD chce wyprzedzić Palikota. Sojusz proponuje tak zmienić prawo, żeby kobieta mogła usunąć ciążę do 10 tygodnia na własne życzenie. W październiku projekt ustawy ma już być w Sejmie. Dziś zgodnie z prawem ciążę można usunąć, kiedy zagraża ona życiu kobiety, jest wynikiem gwałtu albo jest podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu. Sejmowe studio Radia Z. Teraz tam Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michał, witam. Witam. Pytanie jest, po co Lewica zgłasza projekt, który i tak nie ma szans w Sejmie? To po kolei. Jak mówi Radio Z, szef Sojuszu Grzegorz Napieralski, w Polsce zbyt często lekarze odstępują od aborcji, bo nie pozwala im na to sumienie, a przecież mamy i tak w tej kwestii restrykcyjne prawo, które powinno się zmienić. A do tego wpycha kobietę i wpycha tak naprawdę człowieka pod ziemię aborcyjne. Są jednak małe szanse, żeby ustawa po wyjściu z tak zwanej sejmowej zamrażarki zyskała poparcie. PO, PSL i oczywiście PiS mówią stanowczo nie i zgodnie wyjątkowo twierdzą, obecna ustawa to wynik trudnego kompromisu. Takie harce przedwyborcze. Pan Napieralski zgłaszałem taki projekt. Sam by się przeraził, gdyby siły w parlamencie były takie, które to poprawi. Twierdzi Stanisław Żelichowski z PSL-u. Lewica jednak nieprzypadkowo wywołuje temat aborcji właśnie teraz. W przyszłym tygodniu w Radzie Europy ma odbyć się debata dotycząca kwestii klauzuli sumienia. Raport krytykuje Polskę za to, że lekarze często odstępują od zabiegu usunięcia ciąży ze względu na wyznawane wartości. Sam Napieralski twierdzi także, że proponowana ustawa nie ma nic wspólnego ze zbliżającymi się wyborami. Ciekawe, ciekawe. Sejm, Michał Dzieniński, Radio Z. Wiadomości Radia Z. Wiesz, że jesteś na bieżąco. W 20. urodziny Radia Z. Dużo dziś mówimy o jego twórcy Andrzeju Wojciechowskim, o tym, że był perfekcjonistą. Werbował do pracy tylko najlepszych, no bądźmy szczerzy. I dlatego Andrzej kilka razy proponował pracę pani redaktor Monice Olejnik po raz pierwszy. Jakieś, chociaż nie, no nie powinienem mówić, nie wyliczać wieku, prawda? Ale to było 20 lat temu. Popatrzyłam na niego i powiedziałam mu, że jesteśmy jak ogień i woda i nie będziemy do siebie pasowali. Pamiętam, że kiedyś mnie zaprosili studenci i zapytali się mnie, czym różni się moje dziennikarstwo od dziennikarstwa Andrzeja Wojciechowskiego i powiedziałam, że Andrzej się zapyta, co pan dzisiaj jadł na śniadanie, a ja się zapytam, dlaczego pan to jadł na śniadanie. Po 10 latach i wielu namowach Monika Olejnik jednak zdecydowała się na pracę w Radiu Z i jak mówi, nigdy tej decyzji nie żałowała. Nie żałowałam nigdy mojej decyzji, choć nikt nie wierzył, że mogę podjąć taką decyzję. Jest tak fajnie, że tu mam dużo bliskich osób, dużo przyjaciół i radio jest moim domem. Najbardziej mi się podobało śniadanie Radio Z dawno temu, jak zaczęłam, to był 2000 rok. Wtedy było tylko 3 gości. To był profesor Bronisław Geremek, to był Leszek Miller i to był Jan Rokita. Gość Radia Z od poniedziałku do piątku o 8:15. W niedzielny poranek Monika Olejnik zaprasza polityków na 7 dzień tygodnia. Dziś szczególnie widać, ilu wiernych słuchaczy ma Radio Z, jak jesteście z nami związani z życi. Zielony telefon rozgrzał się nam do czerwoności. A ja mam takie wspomnienie, to chyba było 91-92 Sylwester. Zabawa prywatka przy Radio Z. I największym hitem, jaki był wtedy, to jak skandowaliśmy w przerwach tańców. Tu Radio Z!
67 UKF, tu Radio Z. No, może trochę spaskowałam. Trochę inaczej się kończy. Tu Radio Z. Pamiętam to. Iza, z tej strony cię nie znałem. Gdzie ale nie umiem adres? Się właśnie. Umiem. Czekamy na wasze, jeszcze raz, czekamy na wasze urodzinowe telefony. Jak wspominacie Radio Z, z jakimi ważnymi dla siebie momentami w życiu kojarzycie? Dzwońcie 226-294-5. Piszcie dwukropek info@radioz.pl. Ania z Wrocławia życzy nam całej masy świetnych programów i rosnącego grona wiernych słuchaczy i z rozrzewnieniem wspomina audycję, w której Janusz Weiss chciał, uwaga, znaleźć zatrudnienie jako strach na brojlery. Już nie wiem, co trudniejsze, rozrzewnienie czy brojlery. Dla Kamili z kolei 28 września to data jej własnych urodzin. Oboje mamy już 20 lat, przed nami siódme niebo. Pisze Kamila, ogromne uściski urodzinowe dla bo nie, aha, ile lat? Pani Kamila, to już pani Kamila właśnie. Pani Kamila, 20-letnia. Życzymy pani Kamili wszystkiego najlepszego. Życzymy też wszystkiego najlepszego tacie Kariny Zopoczna, który też dziś obchodził urodziny. Karina, kolejna nasza wierna słuchaczka, pisze, że nasze radio codziennie budzi 3-letnią córeczkę do przedszkola. Cała rodzina Kariny słucha Radia Z w pracy, w domu, w samochodzie i o to właśnie chodzi. Dziękujemy wam bardzo gorąco, wierni słuchacze. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. A teraz urodzinowe wiadomości kulturalne. Zapraszam, Marek Smuga. A na początek Koniec to tytuł nowego przedstawienia Warszawskiego Teatru Nowego. Reżyser Krzysztof Warlikowski opracował spektakl bazując na trzech tekstach. Wykorzystuje m.in. surrealistyczną powieść Franza Kafki Proces. Proces pokazuje nam bohatera, który nie poczuwa się do żadnej winy. Wina nie bierze się z zewnątrz, jest jak grzech pierworodny w człowieku. To jest taka propozycja własnej refleksji na ten temat. Ze sceny nigdy nie padają żadne odpowiedzi. Wystąpią Stanisława Celińska, Maja Ostaszewska i Jacek Poniedziałek. Premiera w czwartek. Słynny zespół muzyczny z RPA Ladysmith Black Mambazo przyjechał do Warszawy na koncert w ramach festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Grupa istnieje od pół wieku, ma na koncie 3 nagrody Grammy i 15 nominacji do tych statuetek. W Warszawie akcja zbierania płyt winylowych. Organizuje ją powstające na Bielanach Centrum Mediateka Start Meta. Będzie połączeniem skomputeryzowanej biblioteki i centrum edukacyjnego. Z płyt, które przekażą warszawiacy, ma zostać utworzony specjalny zbiór, z którego będą mogli korzystać użytkownicy. Otwarcie mediateki jest planowane na koniec października. Na koniec jeszcze Adria we Włoszech. Sporym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się tam wierna replika wozu kubickiego z okazji Cesarstwa Rzymskiego. Wóz przybył tam z Kalisza w ramach projektu Wyprawa po Bursztyn. Inspiracją były tegoroczne obchody 1850. rocznicy istnienia Kalisza i promocja starożytnego szlaku bursztynowego. Ekspozycji towarzyszą happeningi, prezentacje kuchni antycznej, przejazdy wozu przez centrum Adrii z pasażerami w strojach z epoki. Wóz do Kalisza wróci na początku października. Wow, najmocniej popada dzisiaj na Dolnym Śląsku i w województwach na wschód od Wisły, za to na północy będzie mrzawka przechodząca w deszcz. Będzie chłodno. No zimno jak nic, 11 w Suwałkach i w Krakowie, 12 w Warszawie. Przepraszam, pewnie mama zawsze słucha Radia Z. Tak, to ona. Rzeszowie i Szczecinie, 13 we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. A do ciśnienia dżingielek jakiś jest, panie Tomku? Nic? Będzie rosło. Ciśnienie w górę. Wyjątkowa prognoza pogody. Jarosław Kuźniar, TVN24. To jeszcze może piosenkę. Gdzie to masz? Katarzyna. Nie, to lepiej. AO Technology. A potem Pektus, Oceany. Na urodziny. Jeszcze gorzej. 20 urodziny Radia Z. Jarek Kuźniar, dziękujemy. Rodzinowe programy, goście, głosy sprzed lat, a teraz znany od samego początku Radia Z Janusz Weiss, ale w zupełnie nowym tej jesieni programie Wszystkie Pytania Świata. Radio Z. Wszystkie Pytania Świata. Zadaje Janusz Weiss.
Dzień dobry Państwu, witam, kłaniam się Państwu bardzo uprzejmie. Proszę Państwa, dziś mam bardzo fajne pytanie. To jest tak, proszę odpowiedzieć i zarazem opowiedzieć słuchaczom o swoim debiucie na antenie Radia Z oraz przypomnieć nam wszystkim Z-maniakom swoją pierwszą audycję na antenie Zetki. Prosi o to Krzysztof. Panie Krzysztofie, pierwsza moja audycja, czy też występ na antenie Radia Z, to był dość zaskakujący, mianowicie Andrzej Wojciechowski, świętej pamięci twórca radia, któregoś razu, to dosłownie były pierwsze dni, powiedział mi, słuchaj, za chwilę zrobisz ze mną wywiad. No, na żywo oczywiście. No więc trochę zdenerwowany wszedłem do studia, siedział Andrzej, uśmiechał się i zacząłem mu zadawać pytania. Pytałem pierwsze, słuchaj, jak to było tam, jaki pomysł, jak to się stało, że właśnie radio, nie wiem, telewizja czy gazeta, czy cokolwiek innego. Andrzej się uśmiecha, milczy. Przejdę do drugiego pytania. O, to moje drugie pytanie. Jak to się stało, że i co? Pytam go. A on się uśmiecha i milczy. No i zrozumiałem, że on tak będzie milczał do końca. No, zrobił ze mnie kompletnego wariata. Oto przychodzi facet i mówi, za chwilę przeprowadzę wywiad z twórcą Radia Z, Andrzejem Wojciechowskim. Drogi Andrzeju, co możesz mi powiedzieć? Jest kompletna cisza, a radio nie znosi ciszy. No i już nie zadałem chyba trzeciego pytania, tylko powiedziałem, proszę Państwa, to był wywiad z Andrzejem Wojciechowskim, autorem, twórcą Radia Z. To jest jedyna osoba w radiu, która może sobie pozwolić na nieodpowiadanie na pytania, no bo to jego radio i tyle. No i tak to było. A później zaraz Andrzej sięgnął po pomysły z francuskiego radia Europeen, czy też Energie. To były dwa radia, które powstały we Francji zaraz po uwolnieniu eteru. I to się stało zaledwie kilka lat przed uwolnieniem eteru w Polsce, ponieważ przedtem we Francji radia były wyłącznie państwowe. I te oto dwa radia zrobiły prawdziwą we Francji rewolucję. I tam ktoś się zabawiał w ten oto sposób, że dzwonił do ludzi i robił najróżniejsze żarty. Aby nie być gołosłownym, to nie jest pierwsza audycja moja, ta żartobliwa, te telefony w nietypowej sprawie, tylko no któraś tam, ale przypomnę Państwu jedną z takich starych, archiwalnych audycji, przepraszam za jakość dźwięku, ale te, które się zaarchiwizowały, to one do tej pory jeszcze są na zwykłych kasetach. Musimy to przegrać na system cyfrowy, bo one rzeczywiście trochę tracą jakość. Oto audycja sprzed kilkunastu, 19, może nawet 20 lat. Halo, stacja sanitarna? Dzień dobry Pani. Proszę Pani, ja chciałem się dowiedzieć, jakie mam złożyć tutaj sprawy do zaopiniowania do Sanepidu. To właściwie Wydział Architektury Urzędu Miasta przesyła po zaopiniowaniu wniosek do Urzędu Rejonowego do dalszej decyzji i do stacji Sanepidu. Czy można w moim lokalu otworzyć działalność gospodarczą? A jakiego typu to jest? Burdel. Słucham? Dom publiczny. Tak? Mhm. Aha, no to ciekawe. Chwileczkę, pan zapyta. Bo w naszej dzielnicy jest niewiele. Ja przeczytałem ogłoszenia i aha, po prostu jest bardzo mało. Ja myślę, że jeszcze mógłbym zarobić na tym. Aha, proszę zaczekać sekundę. Dziękuję bardzo. Słucham, Kieluch, halo. Dzień dobry. Panie inspektorze, ja wiem, że aby w budynku mieszkalnym jakimś takim, gdzie mieszkają także inni ludzie w mieszkaniu spółdzielczym, urządzić gabinet na przykład stomatologiczny, bądź to może prościej jakiś gabinet masażu rehabilitacyjnego przez absolwenta na przykład AWF-u, tak, trzeba mieć przeróżne zgody, zgodę lokatorów, no mnóstwo różnych rzeczy, między innymi również zgodę sanepidu. Tak. Tak, tak. Teraz powiedzmy, że ja chcę założyć dom publiczny. Dom publiczny, ale takiej instytucji nie ma w RP. Nie ma takiej instytucji? A oficjalnie w nazewnictwie tego nie ma. A salon masażu? A salon masażu, no to masaże, to proszę bardzo, pan określi jaki rodzaj masażu? Erotyczny. Erotyczny. No. Masaż erotyczny. To inżyniera bym musiał się zapytać. Inżyniera? Inżyniera naszego, czy on opiniuje takie erotyczne... No bo tam jest takie coś, że
no to czy, znaczy zmiana sposobu użytkowania mieszkania zajdzie, więc to są sprawy sanepidu, czy na przykład woda, pobór, te rzeczy, no. Panie redaktorze, traktuję to nie jako erotyczne, tylko jako zwykły gabinet masażu. I wtedy wszystkie te wymogi przeciwepidemiczne będą musiały być uwzględnione. Czyli gdybym ja miał składać popodanie o burdel, to nie pisać burdel, tylko gabinet masażu, tak? Burdeli też nie ma u nas. No nie, nie, nie ma, ale gabinety masażu są. A, gabinety masażu są. To, a jakie, proszę mi powiedzieć, mniej więcej są wymagania higieniczne, żeby w bloku... Jeszcze inne instytucje... Nie, ale żeby w bloku założyć gabinet masażu, to co tam musi być zabezpieczone? Musi być jakieś osobne wejście. Tak. Mieszkanie to nie może być użytkowane przez nikogo. Tak. A inne cele, aniżeli na te, które podmiot gospodarczy otwiera. Tak. Później musi mieć wodę przede wszystkim. Tak. Zdatną do picia, bieżącą, ciepłą i zimną. Zimną wodę, tak. Mydło, prezerwatywy, no takie różne. Meble, leżankę. Typowe, łatwe do utrzymania czystości. No naturalnie, w ceracką. Ściany, gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania czystości, podłogi. Tak. Żeby nie było żadnych zastoisk, prawda? Zastoisk, broń Boże, to tak, nie. Tak, temperatura, żeby była właściwa. Będzie. W mieszkaniu. Rozumiem. Panie inspektorze, to już przechodząc teraz, mówiąc bardziej serio, czyli jak gdyby w świetle przepisów naszego prawa właściwie nie istnieją takie domy schadzek po prostu, bo jakby one nie są przewidziane. Ja tylko wiem, że mam zgłoszenia jako podmioty gospodarcze te gabinety masażu. Ma pan to, tak. Później te domy agencje towarzyskie. Czy ma pan też na agencje towarzyskie zgłoszenia? Mam, ale tam raczej nasi pracownicy boją się chodzić. Jak to boją się chodzić? A zastoiny? Na podłodze trzeba sprawdzić, czy nie ma zastoin. Wie pan, no zastoiny to mogą być, ale dostać to można zdrowo tam przy okazji. W ryj, panie inspektorze? A można dostać zdrowo. Tak, tak, to nie jest żart. Żart to nie jest, tak. Problem, ale to... Nie tylko panienki są do agencji. Tak. Tylko są panowie barczyści, wysocy. Aha, w ten sposób. Że jak im się przeszkadza, to potrafią i kopa dać. A panie inspektorze, gdybym nie założył gabinet stomatologiczny, bez żadnych zezwoleń, też miał silnego pana, i to by pan też nie posłał nikogo, żeby zbadać zastoiny. A na co będziesz ryzykował? No pewnie, że nie. To ja se założę ten gabinet. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie inspektorze. Jeżeli policjant nie chce iść, to ja mam iść? Ale pewnie, że tak. Dziękuję uprzejmie. Proszę uprzejmie. Do widzenia panu. Do widzenia. No i dziękuję i to wszystko na dziś. Ach, łezka się wokół kręci. I proszę państwa, zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Proszę pisać pod adres pytanie@radioz.pl bądź dzwonić pod numer 22 628 33 33. Dziękuję bardzo. Janusz Weiss, 20 lat historii Radia Z. To nie koniec urodzinowej zabawy dla słuchaczy Radia Z. Za chwilę kolejny gość i przeprowadzimy telefoniczny eksperyment na żywo na antenie Radia Z. Zostańcie z nami. Przez cały dzień 20. urodziny Radia Z na antenie, a także na www.radioz.pl. Marta Wójcicka w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Monika Wójcicka, witam. Monika, co mi to tutaj... Czekajcie. Może myślisz o jakiejś Marcie po prostu. Może myślę o Marcie. No przez właśnie. Lata pozdrawiamy Monika, Martę oczywiście. Przez lata Monika była wydawcą programu Janusza Weissa, ale zaczęło się nie od nietypowej sprawy, tylko zaczęło się od gry słów. Troszkę to pomyliłeś, ale nieważne. To jest, chcemy słuchaczy Radia Z zaprosić teraz do powrotu wspomnieniami do takich czasów, kiedy myśmy trochę wszyscy zajmowali się wszystkim. To znaczy nie było wydawców, tak jak macie teraz, i nie było poszczególnych kategorii, tylko wszyscy, każdy z nas robił wszystko po trochu, bo tak po prostu trzeba było. I gospodarzem tej gry, która nazywała się Gra Słów, był rzeczywiście Janusz. Ponieważ ta gra wymagała drugiej osoby i codziennie nowej osoby, nowego głosu w studio, myśmy wszyscy mu w tej grze pomagali. Gra polegała na tym, żeby doprowadzić osobę po drugiej stronie
linii telefonicznej, oczywiście do której dzwoniliśmy na żywo, do wypowiedzenia konkretnego słowa ustalonego wcześniej. Słowo to podawaliśmy na antenie i podajemy je również teraz. Słowo zawsze musiało być parlamentarne. Raczej tak. Tym słowem na dzisiaj będzie jedwab. Umawiamy się, że chodzi nam o doprowadzenie do tego, żeby osoba po drugiej stronie linii telefonicznej wypowiedziała słowo jedwab jak najwięcej razy. Naprawdę myślisz, że to się uda teraz na żywo w Radiu Z? Spróbujemy. Dobrze, to ja poproszę o to urządzenie, które wydaje dźwięki, to ja będę zliczał, ile razy. Proszę bardzo. Uda się. Jeden jedwab. Za każdy jedwab dostajemy taki brzdęk. Kiedyś oznaczało to wygraną pieniężną dla osoby, która była w studio zaproszona do tej gry. Teraz możemy się umówić, że osobę, która nam wypowie najwięcej jedwabiów, obdarujemy koszulką z jedwabiu? Urodzinową, prawie jedwabną Radia Z oraz płytą tutaj, którą mamy przygotowaną. To co, dzwonimy? Czy jesteśmy gotowi do zadzwonienia? Jesteśmy gotowi, uwaga, dzwonimy. Jesteśmy naprawdę na żywo. Pralnia panna, proszę. Ta pralnia? Tak. Pralnia. Pani, ja przyjechała z Ukrainy i u mnie jest taki problem. Tak, ja tutaj w odetu takiej pani w Warszawie, ja sprzątaju. Sprzątaju, pieru, znajecie. I jest taki eta materiał jakoby, taki, no nie znajesz to eta, może wy mi pomożecie. No to słucham panią. Eta napisano na etam materiale, to takie galiotki, takie koszulki i tu napisano silk. Co eta wy może znajecie? Nie. Silk. Nie wiecie, nie znajecie. Nie. No i jak eta prać? No nie mam pojęcia. A tam metki nie ma, nic? No jest taka metka i tu napisano silk. Ale proszę panią, na tej metce powinno być tak, albo literka P, albo taka wanienka. Niech pani zerknie tam. Nie widzę wanienki. Widzę tylko napisano silk. No to w takim wypadku nie wiem, nie pomogę pani. No dobrze. No. Dziękuję. Proszę. W takiej sytuacji oczywiście musimy zadzwonić do kolejnej pralni. Ale jesteśmy na to przygotowani. Urządzenie nie zadziałało ani razu. Niestety. Jesteśmy przygotowani, no to kontynuujmy. Może spróbuję jakoś inaczej naprowadzić panią lub pana w innej pralni na materiał, o jaki mi chodzi. I naprawdę codziennie było inne słowo? Tak. To mało bardzo tego. Wymagająca audycja. Dobrze, dzwonimy. Słucham pralnię. Dzień dobry pani. O, nic z tego tak, nie słucham. Będzie. Słyszę, że słucha pani Radia Z. Tak właśnie słucham. Może będzie nagroda chociaż. Brawo. To prosimy najpierw przyciszyć radio, żeby się nam tu nie sprzęgało. Tak, słucham. Ale nie wie pani do końca, o co chodzi? Nie wiem. Ja nie to doskonale. Akurat. Aha, dobrze. To ja pani powiem. Mamy taki problem tutaj w radiu. Mamy taki materiał piękny, gładki, śliski i lśniący. Nie wiemy, jak go prać. Nie wiemy, jak się nazywa. Mamy na metce napisane silk. Wie pani, co to jest? Zapytam koleżanki. Dobra, czekamy. Wygrać nagrodę. Wygra pani nagrodę, jak pani będzie wiedziała, co silk to jest. Mają na metce napisane silk. Co to jest? Jedwab. Aha, jeszcze raz? Jedwab. Doskonale. I pani wie, jak to się pierze? Chemicznie. Aha, czyli jeżeli mamy coś takiego, tak? Tak, bierzemy to na praniu chemicznym. Dobrze. I teraz, jeśli powie pani to słowo jeszcze kilka razy, to wygra pani nagrodę. No to jedwab, żeby powiedzieć jeszcze raz? Tak! Właśnie o to chodziło. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Chodziło o to, żeby powiedziała pani słowo jedwab.
Wygrała pani koszulkę urodzinową Radia Z oraz płytę i tu koleżanka zaraz się z panią skontaktuje, jak ją odebrać. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Brawo, brawo, brawo. No to się jednak udało. Nie spodziewałam się, to do nas. Jeszcze posłuchamy, co tam właśnie. Możecie panie włączyć sobie radio głośniej. O czym się mówi na pralni. Czyli okazuje się, że poza tą pierwszą pralnią, do której dzwoniliśmy, we wszystkich innych pralniach w kraju słuchają Radia Z. Słuchają tylko mamy i Radia Z. Ale niedokładnie, na szczęście, to zawsze było naszą siłą. Czy zdarzało się tak, że kiedyś się naprawdę nie udało i długo, długo dzwoniliście i nic? Nie, tak się nie zdarzyło, natomiast zdarzyła się taka historia i muszę to opowiedzieć, bo to jest ciekawa anegdota i świadcząca o tym, jak jesteśmy sprytni jako naród. Otóż kiedyś takim gościem do przeprowadzenia gry był u Janusza Jacek Klejf, czyli członek Salonu Niezależnych, obecnie piosenkarz i nie wiem, być może twórca kabaretu, tak może można o nim powiedzieć. I Jacek powiedział tak, słuchaj, nieważne jakie to będzie słowo, gwarantuję ci i zakładam się z tobą o każde pieniądze, że ten ktoś powie je co najmniej 50 razy. I powiedział nam to wszystkim. Kiwam głową z niedowierzaniem. Tak, i zrobił to. I zrobił to mianowicie w taki sposób. Zadzwonił, pyta się go Janusz, gdzie dzwonimy? On powiedział, to nie ma żadnego znaczenia. Jakie to słowo? To nieważne. Przyjmijmy, że tym słowem był, powiedzmy, mikrofon. Janusz zadzwonił, nie pamiętam gdzie, ale tak, żeby to było trudne, a nie łatwe. Jacek Klejf powiedział tak. Dzień dobry, nazywam się Jacek Klejf. Mam do pana taką prośbę. Uczestniczymy w tej chwili w grze na żywo, która odbyła się w Radiu Z. Już się domyślam puenty. Im więcej razy powie pan słowo mikrofon, tym więcej pieniędzy wygramy i dzielimy się po połowie. I ten facet mówi, no dobra, ale to kiedy? On mówi, no już, niech pan zaczyna. I po prostu facet przez słuchawkę zaczął mówić, mikrofon, środkami tak, osiąga się czasami najlepsze efekty. Ale udało się to tylko raz. I bardzo był z tego Andrzej Wojciechowski niezadowolony. Monika Wójcicka, Jedwab dzisiaj i na żywo, po latach, gra słów, tylko w Radiu Z. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówi Ania Wyszkoni. Drugie Radio Z z okazji waszych 20 urodzin życzę wam z całego serca kolejnych kilkudziesięciu lat i wielu pięknych, fantastycznych, przebojowych piosenek. Radio Z, czujesz i wiesz. Anna Maria Jopek w Radiu Z. Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham. Autorem tekstu tej piosenki jest Andrzej Wojciechowski, a powstała specjalnie dla Radia Z z okazji 10 urodzin w roku 2000. Posłuchajmy razem wspomnienia o pomysłodawcy i założycielu Radia Z Andrzeju Wojciechowskim, naszym radiowym mistrzu. Gość Radia Z. Włączało się radio na Andrzeja Wojciechowskiego. Biorę poważnie słuchacza. Uważam, że słuchacz jest osobą inteligentną, przy czym już uważam, że ja też jestem inteligentny. Czyli staram się to robić na poziomie wysokim. Wizjoner o przenikliwej inteligencji, która czasami zapierała dech. Mówił mi, że to jest moja godzina, to jest mój godzinny dyżur. Leci piosenka i że to jest tak jakby wycinek tej pomarańczki. I że ja mówię tutaj dokładnie o tej piosenki, to jest mój wycineczek, kiedy ja mam mówić, rozumiesz? On mi mówi, tylko rozumiesz, tu mówisz i zapowiadasz kolejną piosenkę. Tak długo, dopóki wydaje nam się, że robimy takie radio, którego sami chcemy słuchać, to jest wszystko w porządku. Super profesjonalny, skuteczny. Tu lecą reklamy, więc tu się nie odzywasz, tylko kurde, pamiętaj, nie mówisz nic. I tu, prawda, się odzywasz. Tu się odzywasz i zapytasz piosenkę i tak wygląda twój dyżur. I to jest właśnie tuż do sukcesu. Był charyzmatyczny. On miał wizję, do której potrafił przekonać. Bardzo mądry. Miał talent do wybierania ludzi, do wiary w ludzi. Przecież jak przychodziłem, to wcale jak się godziłem na to, że będę tutaj pracował, to nie wiedziałem, że Andrzej jest chory, nie wiedziałem, że to wszystko tak się potoczy. Nawet myślałem, że będę tutaj tylko przez chwilę, bo Andrzej czasami miał zmienny charakter. No, po pierwsze super inteligentny, po drugie dowcipny, zaistniał taki interkom telefoniczny w radiu i mówiłem się z Andrzejem któregoś dnia, że dyskretnie siądę
gdzieś tam z boku przy słuchawce telefonicznej i będę mu mówił, a to była jedna sala, wiesz, to wszyscy mieściliśmy się w tej sali, co kto robi. Andrzej to słyszał, ja mówię, słuchaj, Wojtek Pieniak Krecik je kanapkę z jajkiem na twardo. I po chwili Andrzej, Pieniak, będziesz żarł tę kanapkę z jajkiem na twardo nad klawiaturą komputera, to zobaczysz. Ludzie przerażeni zaczęli się rozglądać, szukając ukrytych kamer, no ale to po prostu taki jeden z wielu, wielu żartów. Takim się czuł gospodarzem tego wszystkiego. Przyszedł i powiedział, słuchajcie, tak i tak wygląda radio, tego możecie się ode mnie nauczyć i tak ma wyglądać. Radio poza wszystkim, co robi, czyli tym, że ma grać i ma zarabiać pieniądze, no jednak jest takim rodzajem działalności handlowej, która ma jakąś misję społeczną, no ewidentnie ma. I to był człowiek, który kiedyś na moje pytanie, co by zrobił, gdybyśmy zastrajkowali, odpowiedział tak, mój wyrzuciłbym was wszystkich z radia, bo sam potrafię je robić lepiej. I tak było. Pomówmy jeszcze o Afganistanie. Ile spędził pan w sumie w Afganistanie? Jak pan tam docierał? Czy to było niebezpieczne? Jak pan wyglądał? Czy pan był w mundurze? Czy tak jak dzisiaj w marynarce, w koszuli i krawacie? Byłem kilka razy. Pierwszy raz w 1986 roku. Potem główna wyprawa w 1987, 3,5 miesiąca. Przez Pakistan, jak pan tam dojechał? Tak, za każdym razem. Wtedy był jeden Andrzej Wojciechowski, który tak przeprowadzał wywiady, dzisiaj jest inaczej. Smutne jest to, że to bardzo krótko trwało. Przenikliwy, dowcipny lider. Pamiętam pewnego polityka, który przyszedł, zmierzył Andrzeja wzrokiem, mówi, więc proszę pana, na początek pan mnie spyta, wie pan, o gospodarkę, potem o sytuację tam, nie wiem, stoczni i potem bym chciał, żeby pan mnie zapytał jeszcze o to stosunek nasz do polityki niemieckiej. Andrzej mówi, doskonale, oczywiście, to wszystko będzie w tej kolejności. Płaci pan 500 zł. No jak to, dlaczego mam płacić 500 zł? Proszę pana, jeżeli ja bym pana pytał o to jak chcę zapytać, to pan by nic nie płacił. Ale jeżeli pan ma specjalne życzenia, to musi pan płacić. I już przestali, wiesz, mieć specjalne życzenia i po prostu z nim rozmawiali. To był po prostu redaktor przez nie tylko duże R, ale pisany samymi dużymi literami. Piekielnie inteligentny, apodyktyczny i bezwzględny. A coś ciepłego? Nie wiem, nie znam go z ciepłej strony. Inteligentny, uśmiechnięty i trzeci przymiotnik jaki? Przyjacielski. Poszłam do mojej koleżanki, do Małgosi Moszczyńskiej i mówię, Małgosiu, może ty się mniej boisz Andrzeja? Proszę cię, idź mu powiedz, że jestem w ciąży, bo on na pewno strasznie będzie na mnie krzyczał. Po czym po chwili pomyślałam sobie, że nie, no to głupie, żeby koleżanka chodziła w moim imieniu mówić, że ja jestem w ciąży. W końcu odważyłam się, poszłam sama. Bardzo mi gratulował. Bardzo męski, przez to dominujący. Zmarł, nie konsumując w ogóle sukcesu Radia Z. No nie mógł się cieszyć tak naprawdę sukcesem Radia Z, sukcesem finansowym. Kiedy był chory i leżał w szpitalu, to dopiero właściwie kupił pierwszy dom, w którym nie zamieszkał. Wcześniej mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu. Smutna historia, że człowiek, który stworzył takie radio, no nie dane mu było się cieszyć no, taką zwykłością życia. Nasz szef Andrzej Wojciechowski nie żyje. Umarł dzisiaj o 3 nad ranem na raka płuc. Był nie tylko naszym szefem, ale także przyjacielem. 5 lat temu założył Radio Z, pierwsze prywatne i prawdziwie niezależne radio w Polsce. Sonda Magellan osiągnęła orbitę Wenus, Irak ogłosił Kuwait swoją prowincją, a także powstała pierwsza strona www. To wydarzyło się równo 20 lat temu. No a także po raz pierwszy zagrało Radio Z. 20 urodziny Radio Z i wyjątkowy program urodzinowy, a przed nami wiadomości Radio Z o drugiej. Pijany uczeń zdemolował gabinet dyrektora szkoły. Na początek bulwersująca sprawa z Olsztyna. Potem powiemy o zamieszaniu w kapitule Orderu Odrodzenia Polski. Dwie osoby rezygnują z jej zasiadania. I na koniec kolejne, nie ostatnie wspomnienia i życzenia. Radio Z świętuje, panie Tomku, 20 urodziny. Wkraczamy w 21 rok życia. Druga.
Biszczynek na Lucyna Pużyczka Radio Z i Jarosław Kuźniar TVN24. Już? Już. Na początek Biszczynek na Warmii i Mazurach, kompletnie pijany nastolatek w szkole. 16-letni gimnazjalista groził śmiercią dyrektorowi i zdemolował jego gabinet. Trafił już do policyjnego aresztu. Łączymy się teraz z reporterem Radia Z Czarkiem Stankiewiczem. Co za ten wybryk grozi chłopakowi? W sumie niewiele. Chłopak stanie przed sądem dla nieletnich i może wylądować w zamkniętym zakładzie wychowawczym. Krystian przyszedł do szkoły kompletnie pijany. Najpierw zaczął ubliżać nauczycielce. Kobieta nie wytrzymała tego i poprosiła o interwencję dyrektora. W jego gabinecie nastolatkowi całkowicie puściły hamulce. Rzucał w dyrektora czym popadnie, aż wreszcie zapowiedział, że pozbawi go życia. Skończyło się interwencją policji. Mundurowi zabrali wyrywnego nastolatka do aresztu, a tam okazało się, że miał aż 2 promile alkoholu w organizmie. Olsztyn, Czarek Stankiewicz, Radio Z. Dwie osoby rezygnują z zasiadania w kapitule Orderu Odrodzenia Polski. To Ryszard Bugaj i Zofia Romaszewska. Do kapituły zostali powołani przez prezydenta Kaczyńskiego. Te rezygnacje nie powinny dziwić. W studiu Jacek Czarnecki. Podobne rezygnacje miały miejsce 5 lat temu, gdy Lech Kaczyński objął urząd prezydenta. Tak? No właśnie, tak było wtedy i tak jest teraz, więc nie wiem, po co ten krzyk. Tyle, że na przykład Ryszard Bugaj powiedział mi, że już za prezydentury Lecha Kaczyńskiego zasiadanie w kapitule go uwierało. Masowy wniosek. Z uzasadnieniem, które właściwie nie nadaje się, nie ma możliwości jego oceny. Często wnioski dotyczące ludzi, których przeszłość była, delikatnie mówiąc, nie zasługująca na przyznanie jednego z najwyższych odznaczeń. Do tego Trybunał Konstytucyjny pozbawił prezydenta prawa uzyskania opinii z Instytutu Pamięci Narodowej. Ciekawe, ile z tych orderów, na które ci ludzie nie zasługiwali, zostało jednak przyznanych, ale jak mówi Ryszard Bugaj, nie bez znaczenia, przy jego rezygnacji jest też postać nowego prezydenta. Horyzont moich etycznych ocen jest trochę rozbieżny z horyzontem prezydenta. Ja nie mówię, że mój jest lepszy, to mówię, że jest inny. Ale najdziwniejsze jest to, że członek kapituły tak wysokiego znaczenia rozstaje się i z kapitułą, i z nowym prezydentem za pomocą maila. Ciekawe, czy to znak czasu, czy brak szacunku. Dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru w Niemczech wyszły ze szpitala. Stan 27 rannych nie pogorszył się przez noc. Jak dotąd rozpoznano 8 z 13 ofiar śmiertelnych w wypadku. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego zabójstwa przeciwko kobiecie. To śledztwo jest prowadzone, która prawdopodobnie spowodowała niedzielny wypadek. Prowadzony przez nią Mercedes wpadł w poślizg przy wjeździe na autostradę A10 i najechał na polski autokar. Przesłuchano już 2 pasażerów Mercedesa. Policja nie potwierdza, że tym Mercedesem kierowała policjantka, która akurat jechała do Polski po papierosy. Do domu wrócili już policjanci ze Szczecina, którzy pomagali Niemcom po wypadku, zbierali materiały potrzebne do identyfikacji zabitych. Wybraliśmy najlepszych ludzi, doświadczonych, bo pomagali francuskiej policji pod Grenoble, kiedy rozbił się polski autokar. Zostali wyznaczeni policjanci do prowadzenia tej sprawy, ci sami, którzy prowadzili sprawę tragicznego wypadku pod Grenoble. W związku z powyższym mają i doświadczenie w tym zakresie, więc daje to gwarancję szybkiego, sprawnego i właściwego przeprowadzenia czynności. Mówił komendant zachodniopomorskiej policji Wojciech Olbryś. Dziś w całym województwie obowiązuje żałoba. Flagi na budynkach publicznych opuszczono do połowy masztu, odwołano też imprezy rozrywkowe. Teraz w wiadomościach Radia Z, jak zwykle o drugiej waluty i giełda. Przez te 20 lat trochę się zmieniło. Narodowy Bank Polski wycenił dziś dolara na 2,96 zł, euro na 3,97, franek po 3,01 zł, a funt sterling po 4,69. Na giełdzie dzisiaj spadki. WIG traci 0,47%, a WIG 20,56%. Wiadomości Radia Z. Wiesz, że jesteś na bieżąco. Barwnie i głośno dziś w Radiu Z świętujemy, mogę tak mówić? Mogę, oczywiście. Nikt się nie obraża. 20 urodziny, dostajemy mnóstwo życzeń od naszych słuchaczy, byłych pracowników także, najlepszego, którzy od rana odwiedzają studio Radia Z. Byli Justyna Pochanka, Małgorzata Łaszcz, Hubert Urbański, Wojtek Jagielski, Szymon Majewski. Byli i wspominali. Szymon Majewski na przykład na początku mówił, że myślał, że w radiu pracuje się zupełnie za darmo. Byłem bardzo zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że dostanę wypłatę, mówi. Fajna zabawa i że rodzice mnie tam wysłali i że to jest tylko zabawa. I na tym się koncentrowałem i nagle mnie księgowa spotkała na korytarzu i mówi, słuchaj, ale przecież jest wypłata. Ja mówię, a dlaczego? Bo to jest praca, bo ty pracujesz, więc masz pieniądze. Poszedłem, dostałem pieniądze, byłem tak szczęśliwy i pamiętam, że od razu wyszedłem i od razu na Nowym Świecie kupiłem sobie płaszcz, już nic nie miałem. I chodzi w nim do dzisiaj. Jednym z pierwszych DJ-ów Radia Z był
Naprawdę? Nick Selby, Amerykanin, który na antenie Radia Z z siedziby przy Nowym Świecie prowadził poranny program. To był 1991 rok. Dziś Nick mieszka w Nowym Jorku, ale reporter Radia Z Marcin Walter złapał go telefonicznie w Teksasie. Marcin teraz w studiu. Jak to się stało, że 19 lat temu Nick pojawił się w Warszawie, by po angielsku budzić naszych słuchaczy? Nick pracował wtedy w amerykańskiej telewizji. Praca nie dawała mu satysfakcji, jak to zwykle bywa. O wszystkim zdecydował przypadek. W ręce trafił mu artykuł z New York Timesa o Radio Z. Pracowałem w telewizji CBS w Nowym Jorku. Nie lubiłem tej pracy. W New York Timesie przeczytałem, że powstało Radio Z. Zadzwoniłem do Warszawy, potem wysłałem nagrania. No i zaprosili mnie. To oznaczało spadek moich dochodów o 97%. Ale wsiadłem do samolotu, nie umiejąc po polsku powiedzieć nawet dziękuję. To była najbardziej ekscytująca rzecz, jaką zrobiłem. Spotkałem zwariowanych ludzi. Pracowaliśmy dzień i noc. Niezwykłe. Nick Selby przez rok prowadził w Radiu Z poranny program Dzień Dobry Warszawo. Na antenie usłyszała go Niemka, która w Warszawie odwiedzała swoją koleżankę. I ta Niemka właśnie od 16 lat jest żoną Nika. Przepraszam, prawie się wzruszyłem. Czas teraz na życzenia naszych słuchaczy. Za wszystkie bardzo, bardzo dziękujemy. Kochane moje Radio Z, jesteście takim moim największym uzależnieniem. Rana jak tylko wstaję, z zamkniętymi oczyma idę do kuchni, bo tam stoi radio, włączam i tak cały dzień gracie, gracie i gracie. Życzę wam powodzenia, funkcjonujcie jak najdłużej. 20 lat minęło jak jeden dzień, a wy jesteście ciągle non-stop najlepsi. Wszystkiego najlepszego. W dniu wspaniałych urodzin. Dziękujemy. Dostajemy też życzenia na info@radioz.pl. I tak Patrycja pisze. Też mam urodziny i dlatego życzę wam takiego samego wspaniałego wpływu na ludzi i takiego podtrzymywania ich humoru, jak robicie to do tej pory. A załodze, ludziom, to wszystko z wielkiej litery, którzy robią Radio Z, mnóstwo zadowolenia i satysfakcji z pracy. Asia z kolei życzy wszystkim i każdemu z osobna, abyśmy się nie zmieniali. Czekamy na najnowsze wiadomości, na najlepszą muzykę i na wasze kojące głosy, dodaje Asia. A my ciągle czekamy na wasze telefony, jak nas wspominacie, z jakimi ważnymi dla siebie momentami w życiu nas kojarzycie. Pani Asia pisała bezpośrednio do Lucyny. Ale możecie dzwonić do wszystkich. Zielony telefon Radio Z 22 629 i 45 albo napisać można info@radioz.pl. Czekamy. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. 20 lat minęło jak jeden dzień. Lucyna Pużyczka, Radio Z. Lucy tego w ogóle nie pamięta. I Jarosław Kuźniar, TVN24. Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę. Wiesz, że nie zdążyłem sobie poprawić prognozy pogody sprzed godziny. Najwięcej deszczu dzisiaj na Dolnym Śląsku i w województwach na wschód od Wisły, za to na północy to będzie mżawka przechodząca w deszcz. Ja oddychałem w innych miejscach, także umówmy się, że to zupełnie co innego. 11 w Suwałkach i Krakowie. Za ciasno mam ten krawat dzisiaj, przez cały program. 12 w Warszawie, Rzeszowie. 42 koszula? Mhm. Mogę powiedzieć, albo nie, lepiej nie. Sieciówka. 12 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie i 13 we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Ciśnienie rośnie. Czekaj, bo nie mam teraz... No dobrze. Ale tu fajnie. Zostaniesz jeszcze? Tak, jak będzie pektus, zostaję. No na razie jest Shakira, czyli gorące biodra. Dla Jarka Kuźniara. W Radiu Z. Special for you, Mister.